Dobry, witam bardzo serdecznie. W dzisiejszym nagraniu skierowanym bardziej do początkujących osób chciałbym pomówić na temat rzeczy, które warto znać przed rozpoczęciem nauki frameworków bądź bibliotek takich jak React, Vue, Angular czy ostatnio popularny Svelte. Więc jeżeli jesteś regular developerem, jeżeli jesteś senior developerem, jesteś już w tej branży od lat, to wideo nie jest skierowane do ciebie, więc zapraszam cię na mój kanał do zerknięcia na inne materiały. Ten materiał jest natomiast skierowany bardziej do początkujących osób, które dopiero rozpoczynają swoją historię na przykład z Reactem i nie wiedzą za bardzo od czego powinny one zacząć, bo myślę, że jest to dosyć częsty problem, że osoby początkujące są trochę przytłoczone liczbą materiału czy zakresem materiału, jaki należy przyjąć przed rozpoczęciem nauki na przykład Reacta. Więc dzisiaj postaram się wymienić zagadnienia, które moim zdaniem warto znać. Przygotowałem dla Was następującą agendę. Zaczniemy sobie od omówienia ogólnych rzeczy na temat internetu, które moim zdaniem warto powierzchownie sobie przyswoić przed nauką Reacta, głównie po to, żeby znać pewne słownictwo i terminologię, bo później jak będziecie się uczyć już właściwych frameworków, czy Angulara, czy Vue, to możecie się w tych wszystkich materiałach natknąć na różne słowa, które po prostu mogą być dla Was nieznane, więc dlatego myślę, że warto przed tym wszystkim po prostu przyswoić sobie elementarną wiedzę na temat internetu i tego, jak on działa. Później przejdziemy do HTML-a, CSS-a, JavaScriptu, czyli takiego abecadła tworzenia web aplikacji. Zabieranie się za Reacta bez HTML-a, CSS-a i pewnych kluczowych elementów JavaScriptu to proszenie się tak naprawdę o problemy. A później przejdziemy do narzędzi, które moim zdaniem także powinniście przynajmniej powierzchownie poznać przed nauką już właściwego frameworka. A to wszystko, o czym będę dzisiaj mówił, to nie mam zamiaru w tym filmiku poszczególnych elementów Was uczyć, bo jednak jest to sporo wiedzy, więc będę rzucał po prostu takimi hasłami, takimi zagadnieniami, a jeżeli wyłapiesz, że czegoś nie znasz, coś jest dla Ciebie niekoniecznie znane, to na końcu tego materiału czeka na Ciebie niespodzianka, czyli taki e-book, który możesz sobie po prostu pobrać i będziesz mógł tam znaleźć te wszystkie zagadnienia, o których mówię w tym wideo, pogrupowane razem z linkami do fajnych polskich i czasami niepolskich źródeł, które moim zdaniem są warte do sprawdzenia, bo po prostu w prosty sposób tłumaczą te zagadnienia, o których mówię. Oczywiście, żeby pobrać e-booka, chciałbym, żebyś zapisał się na mój newsletter. Raz w tygodniu wysyłam wiadomości związane z Reactem i z ogólnie tworzeniem web aplikacji. Oczywiście, jeżeli materiały Ci się nie będą podobać, nie będziesz chciała być na tej liście, to możesz sobie pobrać e-booka i natychmiast się wypisać. Oczywiście będzie mi bardzo smutno, ale też jest taka możliwość. Więc zaczniemy od internetu. Ogólnie trzeba wiedzieć, jak działa internet, jak ta sieć między sobą się komunikuje, jak pakiety działają, w jaki sposób, co w zasadzie się dzieje, kiedy wchodzimy na stronę internetową, dlaczego ona po kilku sekundach, czy nawet szybciej do nas wraca. Później dość powierzchowne informacje na temat protokołu HTTP, czyli żebyście wiedzieli ogólnie, że coś takiego jest i do czego to służy. Też w prezencie przygotowałem dla Was parę linków do fajnych źródeł, które po prostu w ciekawy sposób to tłumaczą. Później przeglądarki internetowe. Powinniście wiedzieć przede wszystkim, jakie są największe przeglądarki internetowe, czym one się od siebie różnią, jak możecie na przykład łatwo sprawdzić, czy funkcja bądź jakiś element języka JavaScript, HTML, CSS jest wspierany przez daną przeglądarkę, tak byście wiedzieli, że to, co tworzycie, tak naprawdę później może zostać użyte przez użytkowników
użytkowników na danej przeglądarce. Ważne też jest nauczyć się mniej więcej, jak działa przeglądarka internetowa, jak ona serwuje treści do użytkowników. I też oczywiście nie mówię tu o tym, żebyście studiowali przez rok kod źródłowy przeglądarki, tylko bardziej chodzi o takie ogólnie na chłopski rozum zrozumienie, jak działa przeglądarka. Warto wiedzieć, jakie są różnice w różnych hostingach, czyli na przykład, co to jest hosting współdzielony, w jaki sposób możemy wrzucić na niego pliki, później co to są serwery dedykowane, co to są VPS-y, jakie są ceny, czym one się od siebie różnią, jak działają chmury publiczne, takie jak AWS, Netlify, w jaki sposób możecie tam wrzucać kod, ile to kosztuje, z jakimi to się wiąże, plusami, minusami, też uważam, że warto to wiedzieć, bo później jak będziecie czytać te wszystkie artykuły, to przewijają się tam różne sformułowania. Jak pytacie się o kogoś o pomoc, to też ludzie, którzy siedzą w branży, rzucają hasłami, a wy tak naprawdę możecie nie wiedzieć, o co chodzi, a wystarczy tylko delikatnie się zagłębić w temat hostingu, bo jednak później gdzieś tą waszą web aplikację trzeba wrzucić. Kolejna rzecz, no to domeny i DNS, czyli co to są strefy DNS, jak one działają, jak w ogóle wygląda procedura, gdyby ktoś was poprosił, słuchaj Artur, zrób mi stronę chmaro.com i tam na przykład wrzuć moją wizytówkę, więc jak w ogóle się do tego zabrać, gdzie możecie kupić te domeny, czym się różni domena od hostingu, no to są takie podstawy podstaw, ale jednak myślę, że w tym zawirowaniu uczenia się można o takich prostych rzeczach zapomnieć. HTML. Oczywiście HTML-a nie można pominąć przed nauką Reacta. Oczywiście raczej już w dzisiejszych czasach nikt nie szuka do pracy HTML dewelopera, te czasy raczej minęły, ale generalnie chodzi o to, żeby naprawdę poznać tego HTML-a od podszewki, składnie, w jaki sposób się buduje strony internetowe, jak się obsługuje formularze, bo jednak formularze jest to dość częsty element, więc na przykład jeżeli chcecie zbudować zaawansowany formularz, który ma jakieś selekty, checkboxy, to po prostu jak to się buduje, jak to działa, jak później możecie wysyłać zawartość tego formularza i przyjmować go na serwerze. Są to dosyć częste błędy, zwłaszcza na początku, że formularze czasami nie są przez junior deweloperów obsługiwane tak, jak być powinny, więc też warto jest się pochylić nad tym i zgłębić dobrze tak zwykły sposób działania formularzy w HTML-u, a później dopiero brać się za to w danym frameworku, takim jak Angular czy Vue. Później no to wszelkiego rodzaju konwencje i dobre praktyki, czyli jak się buduje strukturę strony internetowej, bo później jak klient na przykład każe wam zrobić sklep internetowy, no to musicie mniej więcej wiedzieć, jakie są dobre praktyki, gdzie ich szukać, jak się na przykład przygotować na odwiedziny robota Google'a, czyli żeby ta strona była dobrze zaindeksowana, więc uważam, że są to pewne podstawy, które warto jest znać. CSS często zaniedbana rzecz, ale mega potrzebna, bo sam React, sam Angular, sam framework nie załatwi wam jakby sprawy związanej ze stylami. Też częsty błąd to jest rzucenie się na przykład na od razu naukę takich rzeczy jak Bootstrap albo jakieś inne frameworki czy biblioteki, które ułatwiają pracę z CSS-em. Uważam, że oczywiście możecie się tego uczyć, oczywiście to wam się przyda w pracy, natomiast warto też jest rozumieć składnie CSS-a, pewne zależności, jak to wszystko działa, ponieważ później w takiej normalnej pracy, w takim normalnym kodzie, który sobie będziecie ogarniać w trakcie nauki Reacta, bardzo często się przewija różny CSS, bardzo często trzeba to użyć do różnych celów i dlatego uważam też, że tego CSS-a nie można za bardzo pominąć. Warto też jest ogarnąć sobie, jak można budować layouty z użyciem Grida i Flexboxa, czym się różnią te dwa rozwiązania. Myślę, że później mi podziękujecie za to, że ogarnęliście sobie to, bo często jest tak, że ludzie podchodzą tak trochę do tego niepewnie, robią jakieś rzeczy na pałę, kopiują sobie coś z internetu i na zasadzie o, działa, a nie zastanawiają się za bardzo, jak to działa od podszewki, a później może to wam po prostu narobić sporo biedy.
Kolejna rzecz, no to oczywiście responsywne strony, jak zrobić stronę na mobilki, jak zrobić stronę na tablety, w jakich się używa mechanizmów do tego. To też jest bardzo ważne, żeby wiedzieć to, jak to działa, bo później, nawet jeżeli korzystacie już z jakichś frameworków, czy nawet bibliotek, które mogą wspierać budowanie responsywnych stron, to jednak warto jest wiedzieć, w jaki sposób to działa i jak można to zrobić w zwykłym, czystym CSS-ie. No i oczywiście JavaScript, tak? Myślę, że największy błąd, jaki można zrobić, to rozpoczęcie nauki frameworka od po prostu tego frameworka, nie zagłębiając się za bardzo w JavaScript. I ja na przykład 4 lata temu jakoś popełniłem mega duży błąd, że zacząłem się uczyć Reacta, przechodząc z takiego starodawnego JavaScriptu, czyli pisałem sobie jakieś skrypty z użyciem jQuery, z użyciem Backbone.js i przeszedłem do Reacta i skupiłem się po prostu na nauce Reacta, nie przyswajając sobie tych wszystkich podstawowych elementów nowoczesnej składni JavaScriptu. I teraz, co to spowodowało? Z mojej strony to spowodowało to, że straciłem parę tygodni na walkę. Ja myślałem, że wtedy, że ja walczę z Reactem, a ja w rzeczywistości po prostu nie wiedziałem, co to jest arrow function, nie wiedziałem, jak działa destrukturyzacja. Coś tam czytałem, coś tam rozumiałem, ale brakło mi po prostu takiej elementarnej wiedzy nowoczesnego JavaScriptu i wtedy zrobiłem krok w tył, stwierdziłem, że po prostu rzucam tego Reacta i teraz po prostu muszę nadgonić te wszystkie nowe rzeczy, które pojawiły się w JavaScripcie i to mi mega pomogło, bo jak nauczyłem się tych nowej składni, ogarnąłem sobie te wszystkie rzeczy, które już były widoczne w różnych poradnikach i tutorialach związanych z Reactem, to było mi po prostu łatwiej, bo już znałem ten, nazwijmy, elementarz, wiedziałem, jak te klocki ze sobą działają, jakie można ze sobą połączyć i mogłem się skupić na nauce samego Reacta, a wcześniej musiałem się uczyć trochę Reacta, trochę tych nowych rzeczy i wtedy wydaje mi się, że to nie było tak produktywne. Musimy wiedzieć oczywiście, jak działają typy, jak działają zakresy w JavaScriptie, jak działa asynchroniczność, async, await. To są rzeczy, z których będziecie korzystać, promisy. Też warto sobie to wszystko przetrenować, bo później w tych frameworkach te rzeczy są po prostu używane, a no, ciężko jest ich używać z sensem, jeżeli po prostu nie wiecie, jak one działają. Kolejna rzecz, znacznik this, to też jest dosyć częsty problem, że ludzie za bardzo nie wiedzą, czym jest ten this, na czym polega to, że mamy jakiś kontekst w naszych funkcjach, jak możemy zmieniać ten kontekst, to często się przewija właśnie w różnych tutorialach, w różnych fragmentach kodu i oczywiście nie mówię, że musicie to studiować przez miesiąc i znać jakieś tam najgorsze meandry, jakieś zagnieżdżone funkcje, przekazywać tam kontekst i tak dalej, tylko po prostu mniej więcej wiedzieć, jak to działa. No i to, co mówiłem już na początku, czyli to, co u mnie było mega problemem, czyli brak wiedzy na temat tych nowych składni JavaScriptu. Radzę Wam mega, o widzę, że mam w slajdach literówkę, ale myślę, że mi wybaczycie, JavaScript, miał być oczywiście JavaScript, ale z nową składnią chodzi o to, że musicie po prostu ogarnąć sobie ją, musicie wiedzieć, jak ona działa i przede wszystkim na przykład musicie sprawdzić, czym jest Babel i jakie on rozwiązuje problemy, bo to też często jest w frameworkach ukryte jako taki black box, a gdzieś tam pod spodem ten Babel, ten webpack się znajduje i też warto to wiedzieć. I tym akcentem gładko przechodzimy do narzędzi, które moim zdaniem trzeba znać, czyli NPM, Yarn, bundlery. NPM, co to jest, czym się różni od Yarna, jak instalujemy zależności w projektach, kiedy instalujemy zależności deweloperskie, a kiedy ogólne zależności, jak piszemy własne skrypty, jak możemy je wywoływać. Jeżeli chodzi o bundlery, no to przede wszystkim czym jest Webpack, czym jest Parcel, jakie on problemy rozwiązuje. No i ostatnia już chyba rzecz, jeżeli chodzi o narzędzia, to
Git, bo Git oczywiście Wam się przyda, jeżeli będziecie eksperymentować z różnymi rzeczami, pobierać jakieś paczki, sprawdzać jakieś kody innych osób, to po prostu najprościej robić to z użyciem Gita. Więc tak, w tym filmiku wymieniłem Wam różne zagadnienia, było tego całkiem sporo, ja tylko rzucałem takimi ogólnikami, co moim zdaniem warto wiedzieć, ale jeżeli słuchałeś tego nagrania, słuchałaś i na przykład wpadło Ci coś do głowy, że no nie wiesz na przykład jak działa znacznik this, albo nie wiesz na przykład jak pisać dobry semantyczny kod z użyciem HTML-a, to mam dla Ciebie prezent. Zapraszam na moją stronę fullstack.pl do zakładki newsletter. Tam możesz zapisać się na newsletter i w prezencie dostaniesz ode mnie e-book, w którym masz po prostu listę tych wszystkich zagadnień, o których mówiłem, a do każdego zagadnienia masz link albo kilka linków i te linki kierują do moim zdaniem polecanych źródeł, które tak naprawdę rozwiązują lub tłumaczą te zagadnienia w dość prosty sposób, więc tym e-bookiem chcę Ci oszczędzić trochę czasu, tak żebyś go miała w swoim telefonie i na przykład jak będziesz gdzieś siedzieć w poczekalni czy w pociągu i po prostu możesz wtedy sięgnąć do tej listy i zaznajomić się z jakimiś konkretnymi rzeczami. Mam nadzieję, że filmik był dla Ciebie pomocny, jeżeli coś sknociłem, spieprzyłem, źle powiedziałem, to daj mi znać w komentarzu. Zapraszam też Cię na Discorda. Do Discorda znajdziesz link w opisie do tego nagrania. Na Discordzie siedzimy tam z grupą zapaleńców i rozwiązujemy cudze problemy, wymieniamy się wiedzą, więc na przykład jeżeli potrzebujesz motywacji, jeżeli do końca nie jesteś pewien, jak używać Reduxa, jak używać Reacta, czy dobrze się uczysz HTML-a, CSS-a, czy ktoś Ci może coś poradzić, sprawdzić, to zapraszam na tego Discorda, bo tam dostaniesz pomoc ode mnie bądź od innych zgromadzonych tam ludzi. Tymczasem dziękuję za uwagę i życzę powodzenia w nauce.